Podłączenie bezprzewodowych urządzeń w Windows 11 jest bardzo proste. Postępuj według tych kroków, aby połączyć się z komputerem wyposażonym w Bluetooth. Krok pierwszy to sparowanie urządzenia. Włącz urządzenie Bluetooth. Upewnij się, że jest ono w zasięgu komputera i jest wystarczająco naładowane. To pozwoli na wykrycie go przez Twój komputer. Niektóre urządzenia posiadają tryb parowania, w takim przypadku należy nacisnąć przycisk parowania na urządzeniu. Informacje na temat ustawienia trybu parowania znajdują się w instrukcji obsługi producenta urządzenia. Jeśli chcesz wydłużyć czas pracy baterii w laptopie, kliknij w kartę prowadzącą do filmu. Następnie na komputerze z systemem Windows kliknij na Start, wpisz Bluetooth i wybierz ustawienia Bluetooth i innych urządzeń. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony. Następnie kliknij na Dodaj urządzenie i wybierz Bluetooth z listy opcji. Windows rozpocznie wyszukiwanie urządzeń w zasięgu. Wybierz swoje urządzenie i kliknij na nie. W zależności od rodzaju urządzenia może być konieczne potwierdzenie kodu PIN. Sprawdź zgodność kodu i kliknij na Połącz. Twoje urządzenie Bluetooth jest już gotowe do użycia. Kliknij na Zakończ, aby wyjść i postępuj według tych kroków. Jeśli masz problemy ze swoim połączeniem internetowym, kliknij w kartę prowadzącą do filmu na ten temat. Kolejny krok to połączenie ze sparowanym urządzeniem. Po skonfigurowaniu każdego nowego urządzenia Bluetooth powinno być ono widoczne w sekcji audio lub inne urządzenia. Jego status powinien być widoczny jako sparowany. Oznacza to gotowość do użycia. Kliknij na Połącz i urządzenie będzie gotowe do pracy. Jeśli następnym razem będziesz chciał go użyć, a urządzenie nie będzie na liście, powtórz proces parowania. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat technologii Bluetooth, kliknij w link w opisie filmu, aby przejść do artykułu na ten temat. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami poprzez podany kanał społecznościowy na Twitterze. Polub ten film i zasubskrybuj nasz kanał.